Witam Państwa w programie Niezwykli Polacy. Moim Państwa gościem dzisiaj będzie Patrycja Badowska. Patrycja jest TikTokerką. Witam Cię, Patrycjo. Witam serdecznie. Patrycjo, skąd jesteś? Jestem z Pawianic. To są okolice Łodzi. Urodziłam się w Pawianicach. Jestem Pawianiczanką. Piękne miasto, chociaż malutkie. Czy jest coś pięknego lub wyjątkowego w okolicach Pabianic albo w samych Pabianicach? Pabianice mają swoją historię. Okolice Pabianic też. Mieliśmy fabrykę kruszenderów, gdzie za czasów wojny ludzie pracowali tam szyjąc, tak? Więc to wywodziliśmy się z tego. Cała Łódź zresztą się wywodziła z tego. Kiedyś ktoś mi opowiadał, że naszymi ulicami chodziły kobiety pochodzenia żydowskiego i pięknie pachniały, tak? Więc tutaj dużo nacji narodowościowych było. Tam też mordowano oczywiście w tych fabrykach, więc historia jest naszego miasta i ogólnie okolic bogata. I mieliśmy naszą słynną Fabiankę, gdzie jest kościół nasz świętego Mateusza i ona tam z tego kościoła, znaczy do tego kościoła chodziła, ukrywana była przez ojca. I teraz jak był remont robiony, te wszystkie tunele, którymi kiedyś było, poruszała się, to zostały odkryte, więc dosyć ciekawe miasto, dosyć ciekawa historia i okolice również, więc polecam zwiedzić, przyjechać, chociażby zobaczyć. Łódź zresztą też. Miasto godne polecenia. Patrycja, a co robisz w swoim wolnym czasie? Czym się zajmujesz? W wolnym czasie zajmuję się zabawami z dziećmi. Jestem animatorem. Wszystkie moje animacje są inne. Każda animacja jest wyjątkowa i nigdy nie powtarzam animacji. Zawsze dostosowuję wszystkie zabawy pod kątem dzieci, tak aby poczuć ich i stworzyć im coś nowego, bo od tego jest animator. Do tego jestem jeszcze terapeutą ręki pierwszego i drugiego stopnia. I moją pasją jest praca w przedszkolu, praca z dziećmi, tak, kształtowanie ich, uczenie. Więc to są takie moje chomiki, takie moje hobby, pasja życia. Czy mogłabyś na przykład zgłębić właśnie ten temat animatora? Czym się zajmujesz? Czym się zajmuje taki animator? Animator to jest taka osoba, która ma 100% wewnętrznego dziecka. Bo kiedy stajemy się dorośli, zapominamy o tym, że kiedyś byliśmy dziećmi i staramy się wszystko robić tak jakby szablonowo. Nie pamiętamy o tym, że żeby Jan umiał, to Jaś musiał się nauczyć, a żeby się nauczyć, to kilka razy musiał się sparzyć. I zazwyczaj dorośli myślą, że jeżeli zrobią coś głupiego, czyli zwariowanego, tak, pod tym względem, to będzie mniejszy autorytet w oczach dziecka. I animator jest właśnie taką osobą, która przypomina i może i dorosłym też troszeczkę i daje dzieciom tą możliwość bycia w pełni dzieckiem z osobą dorosłą, daje im tą możliwość kreatywnego rozwoju, kreatywnego myślenia, możliwość tworzenia swojego własnego, wymarzonego, bajkowego świata. Daje 100% siebie animator. Czyli można powiedzieć, że też dorośli mogliby też się pewnych rzeczy od dzieci nauczyć, chociażby słuchając ich, no bo dzieci jakby tak, nie patrząc, są takie no zero-jedynkowe, nie? Jest coś albo białe, albo czarne. Dzieci mają inne pole widzenia, ponieważ dzieci postrzegają troszeczkę inaczej świat. Dorośli zazwyczaj kierują się już przeżytymi sytuacjami w naszym życiu, tak? Kierujemy się doświadczeniami, kierujemy się tym, że już kiedyś coś się powtórzyło i staramy się tego uniknąć. Dzieci znowu z drugiej strony patrzą na świat na nowo. One po prostu poznają go, nie tyle, że węchem, dotykiem, zapachem, tak jak to robi dziecko, jak pierwsze słoiczek je i poznaje pierwsze potrawy, tak one później doświadczają wszystkiego, a rodzic stara się je tak jakby uchronić przed tym, a nie można uchronić kogoś przed czymś, co jest nieuchronne, bo później w późniejszym czasie właśnie dzieci mają problemy i lepiej, żeby teraz się uczyły od samego początku i żeby ten rodzic pamiętał, że jednak kiedyś też był dzieckiem i czasem pod kontrolą rodzica pozwolić temu dziecku pewnych rzeczy doświadczać. My o tym troszeczkę chyba zapomnieliśmy i kierujemy się właśnie tym, że na swoich błędach chcemy ochronić swoje dzieci, ale pamiętajmy o tym, ja też jestem rodzicem, że ja chcę, żeby moje dzieci też popełniały błędy, aczkolwiek zawsze jako rodzic muszę powiedzieć, jaka konsekwencja będzie, jeżeli podejmą daną decyzję. To nie jest
to jest uświadomienie dziecka, tak? Że jeżeli zrobisz tak, to konsekwencją będzie to, 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 ale pamiętaj, wybór należy do ciebie. Każdy musi mieć wybór i dzieci też. Rodzice muszą o tym pamiętać, że dziecko też ma wybór. Niech doświadcza, tak? A rodzic jest po to, żeby potem wesprzeć, pomóc, przytulić i naprawić ewentualny błąd. I też myślę, że przy okazji też wesprzeć, bo myślę też, że bardzo wielu rodziców na przykład swoje marzenia, które oni nie osiągnęli, próbują na przykład przelać to na dziecko. Albo dziecko I to jest chciałoby, właśnie złe. no, albo dziecko chciałoby na przykład iść w jakimś kierunku, na przykład, nie wiem, sportu, piłki nożnej, tańca, a już tutaj rodzice mówią, a nie, bo to będzie takie, takie i takie. To jest też takie chyba Nie hamowanie. podejmujemy, no może tak, jeżeli dziecko już wie, czego chce i ono to czuje wewnętrznie, tak jak my czasami czujemy pewne rzeczy, że jesteśmy w danym miejscu i jesteśmy tutaj, bo jesteśmy i chcemy, czujemy to, że dobrze tutaj nam jest, a czasami mamy taką barierę, jesteśmy w jakimś miejscu i się zastanawiamy, dlaczego my tutaj jesteśmy. Tak samo dzieci. Widocznie na ich etapie doświadczania już są na tyle rozsądni i na tyle już mogą sami zdecydować, że chcą w tym kierunku iść. A czy to im wyjdzie? To już i wyłącznie zależy nie tyle, że od dziecka, ale też od wsparcia, i tutaj jest wsparcie rodzica najważniejsze, żeby nie robić szablonowo, czyli jeżeli z pokolenia na pokolenie mama i babcia była doktorem, to też będziesz doktorem, bo okazać się może, że ktoś będzie pisarzem, okazać się może, że ktoś będzie nauczycielem, a może będzie informatykiem, policjantem, nie wiemy. Musimy dać dzieciom możliwość rozwoju, tak? O to chodzi. I tak jest też animator, tak? Daje możliwość dzieciom kreatywnego myślenia, rozwoju, tak? Tylko w tym takim dziecięcym bardziej kierunku. Święta prawda, można powiedzieć to, co mówisz. Tylko że chyba nie wszyscy jeszcze to dostrzegają, zauważają, że tak można po prostu ze swoimi dziećmi postępować. Dać im troszeczkę po prostu więcej swobody i, no i nie iść tym takim Zaufania, szablonem. więcej zaufania. Patrycja, jesteś też, na początku wspomniałem, TikTokerką. Czy możesz powiedzieć naszym widzom, co robisz na TikToku, jaki masz przekaz? Na TikToku odkrywam siebie. Tą aplikację pokazała mi koleżanka, którą serdecznie pozdrawiam. Pokazała mi ją tylko dlatego, żebym nabrała troszeczkę pewności siebie, dlatego że najgorzej jest dać siebie na opinię publiczną, tak? Każdy się boi opinii publicznej, boi się hejtu, boi się złego zdania o sobie, ponieważ czasami jest tak, że żyjemy w takim świecie, gdzie każdy cię chwali. Babcia chwali, mama chwali, wszyscy cię chwalą. Ty jesteś cudowna, super. I nagle przychodzi taki moment w życiu człowieka, nawet dorosłego już później, że przychodzi jakiś błąd, coś nie wychodzi, nagle, no tak, ja byłam taka super, wszyscy mnie chwalili, a teraz co? Ktoś tu mówi coś innego i to mi się nie podoba. I ja jestem na to zła. Czasami jestem zła i sobie z tym poradzę i brnę w to dalej, tak, żeby udowodnić wszystkim, że jednak się mylą. A czasami jest tak, że się podłamuję i rezygnuję z tego, co mnie cieszyło, tak? A na przykład TikTok jest taką aplikacją, która daje mi możliwość pokazania siebie z tej drugiej strony właśnie, zagrania czegoś, jakiejś zamiany, tak, ról, podłożenia głosu, podłożenia swojej twarzy do głosu, tak, zrobienia czegoś po swojemu, więc to jest takie coś, co rozwija i naszą wyobraźnię i nasz może ukryty gdzieś tam potencjał, tak, i przy okazji buduje naszą samoocenę, podwyższa troszeczkę nasze ego i czujemy się wtedy sami może ze sobą lepiej, jeżeli sobie radzimy i z hejtem, i ludzie nas przyjmują z otwartymi rękoma. A co myślisz, co na przykład daje tobie bezpośrednio ta aplikacja? Możliwość przekazywania różnych ukrytych, tak jakby treści, tak? Czasami jest tak, że ludzie porównują to, co nagrywa się na TikToku, do życia rzeczywistego. Czyli jeżeli na przykład jest jakiś performers i film na TikToka odkrywamy, przypuśćmy, trochę ciała, ale nie za dużo. Mamy w szklance do wódki, mamy wodę, tak? I jest to performers. Niektórzy oglądając to,
przekładają to na życie realne, tak? Czyli nie mają tak jakby tej świadomości, że TikTok też jest filmem. My jesteśmy ludźmi, którzy tam gramy jakieś tam role, tak? Przekazujemy siebie, pokazujemy siebie i też jesteśmy w pewnym sensie aktorami, tak? Jeżeli robimy jakiś performance z jakiegoś filmu, czy jakieś piosenki po swojemu, chcemy przekazać to na 100%, tak? I czasami ludzie myślą, że to, co im pokazujemy i dajemy, i to widzą oczy, jest prawdą i to jest czasami błędne myślenie, to jest po prostu mylne, to jest zgubne. Jest to takie po prostu jakby zakrzywienie i oszukanie rzeczywistości, tak, która ale nas otacza. Niektórzy wyciągną z tego coś dobrego, tak, i będą wiedzieli, o co chodzi w przekazie danej osoby, a niektórzy po prostu spojrzą na to i spojrzą na to bardzo płytko, tak? Nie będą widzieli tego drugiego dna. Czasami trzeba nie patrzeć na to, co jest przed nami, ale też wiedzieć, że coś jest jeszcze przed, za tym, co jest przed i jeszcze gdzieś tam za dalej, tak? Że coś się za czymś jeszcze kryje, że to nie jest tylko to, co widzą nasze oczy, tak? Trzeba czasem patrzeć szerokokątnie na wszystkie strony. A czyli jest to też aplikacja, która też bardzo często jest, że tak powiem, pomocna. Na przykład też mój poprzedni gość z poprzednich odcinków, taki Przemysław Badzio, jest piłkarzem amatorem. I on na przykład ostatnio zrobił akcję, że do jakiegoś młodego, do jakiegoś klubu piłkarskiego w Polsce chciał zakupić bramki po prostu i zrobił na przykład zrzutkę, nie? Albo wyciągam młodzież na boiska, żeby nie siedziały przed komputerami te dzieciaki, tylko żeby wyszły tak jak my za młodu. Tak naprawdę nasze dzieciństwo było na podwórku, na boiskach piłkarskich, na, nie wiem, dziewczyn na czepakach i wszyscy tak naprawdę gdzieś coś robiliśmy, a teraz jednak w dobie tego XXI wieku jednak ten świat, jakby te dzieci, nie wiem, po prostu no, siedzą przed komputerem i nic nie robią. Powiem tak, rodzice w tej dobie idą za pogonią, za pieniędzmi, za pracą, za tym, żeby być na jakiejś tam pozycji w społeczeństwie, żeby być docenionym. Idą tak jakby czasami w coś może, czego nie czują. A dzieci, nie mając tego wzorca, tego autorytetu, a rodzice nie mając czasu dla dzieci i nie pokazując im tego, jak żyliśmy my kiedyś, czyli łowiliśmy ryby, robiliśmy ognisko, graliśmy w Króla Lula, siedzieliśmy na trzepaku i zawsze jakaś stara babcia pod klatką na ławce siedziała i pilnowała całego stada, całej gromadki i owieczek bawiących się. Nikt nigdy nie miał telefonu, my żeśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, tak? Nie potrzebowaliśmy mieć kontaktu telefonicznego, jak mama wołała na obiad, to zazwyczaj któreś dziecko, jak to głuchy telefon, Patryśka, mama woła na obiad. Czy już od 15 czy tam 20 minut, tak? Więc to były takie czasy, gdzie więcej czasu spędzaliśmy w cztery oczy, fizycznie. Więcej czasu ludzie mieli kontaktu, czuli siebie po prostu, tak? Więcej spojrzeń wymienialiśmy, więcej energii sobie dawaliśmy. Teraz, jeżeli dzieci widzą, że rodzice po prostu wracają do domu, siadają przed telewizorem albo siedzą przed komputerem, bo pracują biurowo albo nie mają siły, dzieciom dają telefon, bo to jest ułatwienie, tak? Jak dla mnie to jest po prostu, to jest wina dorosłych. To jest wina idącego postępu ludzkości. Możliwe, że idący postęp wyprzedza nas, tak? Że ludzie nie nadążają za tym, żeby jednak pamiętać o tym, jacy my byliśmy, jak to było kiedyś fajnie, co moglibyśmy jednak tym dzieciom przekazać i czego moglibyśmy nauczyć. I na przykład moja terapia ręki też się właśnie na tym opiera, że mój zawód, tak jakby terapeuta ręki pierwszego i drugiego stopnia, powstał tylko dlatego, że dzieci nie mają możliwości chodzenia po drzewach, nie mają możliwości siedzenia na trzepaku, nie mają możliwości bawienia się w piaskownicy, są otoczone takim ochronnym kokonem. Nie wchodź, bo spadniesz. Nie wspinaj się, bo się gałąź złamie. Nie biegnij, bo upadniesz, tak? Cały czas jest nie rób tego, nie rób tamtego. I co to dziecko ma wtedy robić, jak rodzic tak chroni?
To może jest taka miłość bardzo duża do dziecka, że chcemy go otoczyć opieką, ale trzeba też pamiętać, że dziecko sobie samo krzywdy nie zrobi. Jak będę biegła za szybko i upadnę, dziecko upadnie tak, że nic mu się nie stanie. No trudno, pocałujemy kolano, mama pocałuje, szybciej się zagoi, tak? Zawsze tak było. Mama mnie pocałuje, szybciej się zagoi. Więc tutaj to brak czasu chyba rodziców dla dzieci, po prostu przekazania im pewnych rzeczy, pewnych wartości. Czegoś, co oni kiedyś zaznali. I taki upadek też, jakby nie patrząc, jest nauką dla takiego dziecka, Tak? bo wie, Zawsze, że. każdy upadek jest nauką, bo zawsze po każdym upadku wstajemy. Trzeba się otrzepać, popłakać, Iść dalej. ale każde dziecko pobiegnie dalej. Dokładnie, dokładnie. Czyli w ogóle mam takie w ogóle wrażenie, że aktualne czasy i internet, już na przykład nie tylko już TikTok, jest nastawiony na lajki. I tworzą się takie, jakby chcieli stworzyć takich ludzi maszyny, którzy po prostu Podgrupy, nie mają tak, jakby społeczne. sumienia, duszy, że na przykład, nie wiem, jest wypadek samochodowy, to nie patrzą, żeby pomóc danym osobom, zadzwonić po pomoc, tylko dla tych osób najważniejsze jest to, żeby zrobić zdjęcie, nagrać film, wrzucić w internet I i dlaczego zobaczyć. ten wypadek miał miejsce? Co tam się wydarzyło? Czy Tak. był kierowca pijany? Czy co tam, tak, To nie to interesuje, już tylko jest po prostu brak patrzą, tego elementu człowieczeństwa. żeby patrzeć, tylko żeby tak naprawdę nagrać film, wrzucić i zobaczyć, ile ma lajków. I taka jest. Tak, sensacja. Byłem świadkiem sensacji. No jest to, no Tak. naprawdę, no jest to złe, bo tylko, że takie osoby też nie myślą, że kiedyś może to dostać na przykład bliskich takiej osoby, że na przykład, nie wiem, ojciec, matka, siostra, brat, ktokolwiek z rodziny będzie potrzebował pomocy, ale tej pomocy nie otrzyma, bo ktoś sobie kręcił film po prostu. Bo ludzie chyba zapomnieli, że są dwie płaszczyzny. Jest świat realny i życie, tak? Czyli jesteśmy w życiu człowiekiem, kierujemy się empatią, czasami złością, nienawiścią, miłością, kierujemy się jakimiś swoimi wartościami i jest drugi ten świat, w który się przenosimy, właśnie ten świat nierzeczywisty, taki alternatywny, ten drugi, gdzie możemy być piękniejsi przez upiększenie, czyli Photoshop. Możemy też kogoś tak jakby udawać, tak? Czyli gramy jakieś role, gdzie jesteśmy na przykład bardziej lubiani, tak? Bo wchodzimy w czyjś klimat, wchodzimy w czyjąś strefę upodobań i ludzie zapominają, że jak wchodzą z jednego świata, to trzeba z niego wejść i trzeba z niego też wyjść, że trzeba to rozgraniczyć ze sobą. Ludzie zapominają, że ten pierwiastek człowieczeństwa, czyli to chęć niesienia pomocy, patrzenia na takie rzeczy, na przykład jak widzę, że coś się w internecie dzieje i mnie się osobiście to nie podoba, ja nie patrzę na rozwinięcie danej sytuacji, tylko po prostu ja od razu reaguję, tak? I ludzie chyba zapomnieli o tym, że nie wolno patrzeć się na krzywdę ludzką i się z niej naśmiewać, albo sobie mówić, o Boże, ale on ma źle, jak on wygląda, co tam się dzieje, jaka patologia, na przykład w cudzysłowie, tak, tragedia, ja bym nigdy w życiu tak nie chciał, nie zrobił, ale z drugiej strony on mówi to do siebie i nie robi z tym nic i przyzwala innym również na to, aby w ten sposób działali, tak? Bo zawsze mniejsza jest jednostka, a najgorszy jest ten pierwszy krok, żeby zadziałać. Jak już jedna osoba by zadziałała, to wtedy pójdzie pewnie druga osoba, trzecia, czwarta i potem piąta, szósta może się obudzą z tak zwanego, moim zdaniem, letargu zimowego, tak? Znaczy, no, znaczy właśnie tak obserwują właśnie też TikToka. Bardzo są te tak zwane trendy na TikToku. Tam ludzie po prostu, niektórzy to idą jak w dym. Teraz na przykład jest tak na topie, ktoś się mówi, że ale jesteś chyba bambikiem, bo nie masz fałdolców. Nie wiem, Tak, czy to się bambik, dobrze. ale się Tak. bambik, nie mam fodolców. I dla mnie na przykład, Ja na to powiem tak. Na przykład dla mnie osobiście, jeśli robią to na przykład rodzice ze swoimi dziećmi, to jest tak jakby uświadamianie tych dzieci, że tak na dobrą sprawę, jak nie masz pieniędzy, to jesteś nikim. I to jest takie wyśmiewanie się. Albo coś innego, jak kolega będzie ci kazał skoczyć z okna, to skoczysz? Mama zawsze tak mówiła. Jak będą ci kazali wyskoczyć przez okno, skoczysz? Nie masz własnego rozumu? Nie, po prostu to, co dla mnie tak, dla
Internet, telewizja i wszystko to, co jest pokazywane w telewizji, jest tak jakby odzwierciedleniem dla większości ludzi po prostu prawdy, tak? Czyli to, co pokazują media społecznościowe, to, co pokazują nam ludzie, nie mówię już o wszystkich ludziach, tak? Na TikToku czy tam na Instagramie, takich po prostu zwykłych ludziach, tylko po prostu ludziach takich, którzy mają programy telewizyjne, którzy coś wnoszą. Jesteśmy tak jakby teraz wszyscy na jednej platformie, czyli są osoby, które są medialne i które naprawdę nam coś mówią ważnego i jest jakiś przekaz rozsądny. I są też takie podgrupy właśnie tak jak TikTok, które promują coś, gdzie inny tłum za tym po prostu idzie. I wydaje mi się, że jeżeli my nie będziemy reagowali, nie będziemy tłumaczyli, że pewne rzeczy są po prostu niestosowne, jeżeli byśmy je po prostu wyeliminowali albo chcieli zareagować na eliminację pewnych rzeczy i postawili się, podejrzewam, że one by zniknęły, tak? Ale to już jest odpowiedzialność dorosłych, bo pamiętajcie, że nie dzieciom ukracajmy internet, tak? Tylko, że my powinniśmy jako dorośli kontrolować to, co jest puszczane w obieg w internecie. My jako dorośli mamy większą moc i władzę przekazu i powinniśmy na pewne rzeczy reagować, tak? Dzieci nie mają mieć możliwości, niemożliwości bycia w internecie, bo nie jesteśmy w stanie kontrolować ich cały czas, ale jesteśmy w stanie reagować na to, co jest wsadzane do internetu, jeżeli sami w tym internecie jesteśmy, korzystamy z niego, jeżeli używamy pewnych aplikacji. Tak, ja na przykład też ostatnio natrafiłem na aplikację, która dorosła osoba promuje. W sensie takim, że pokazuje filtr, który upiększa i mówi, zobaczcie, z tym filtrem będziecie piękniejsi i tak dalej. Ale tak naprawdę no, życie tak nie wygląda. I teraz taka młodzież, młode dziewczynki, chłopacy, którzy chcą podążać za wszystkim do przodu. I widzą taki filtr i widzą w tym internecie te osoby, które są piękne, dosłownie idealne, a one takie nie są, popadają w jakieś kompleksy. I później, Wejdzie w dwie strony. tak, i później są po Że my prostu. widzimy to, co nam pokazuje dany filtr, później spotykamy tą osobę na żywo I to i jest nie coś patrzymy innego. na to, co jest tu, tylko od razu w momencie po prostu staramy się ją skreślić, bo ty nie jesteś taka. Widziałem sobie ciebie inaczej, wyobrażałem sobie cię inaczej. Wydaje mi się, że samooceny i wartość dziecka, tak, i potem już dorosłej kobiety, czy też dorosłego mężczyzny, budujemy od samego początku. Jak dziecko się rodzi, tak? Czyli najważniejsze dla mnie jest to, żeby nie patrzeć na to, jak my wyglądamy, tak? Bo nie mówię, że nie, musimy chodzić bardzo zaniedbani. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest ta pewna granica tej naturalności, tego czegoś, co jest naturalne dla człowieka, tak? Tak samo jak dla starszej osoby jest naturalna siwizna i starsi ludzie. I my też kiedyś będziemy siwi, kiedyś też będziemy mieli zmarszczki, kiedyś też będziemy matkami i kiedyś też po porodzie nasze ciało się zmieni i kiedyś też nie będziemy już tak idealne. Trzeba pamiętać, że nie sztuczne coś jest piękne. Nie, to, co jest piękne, to tylko cieszy oko i tylko cieszy oko. A najważniejsze jest to, jakim jesteśmy człowiekiem, jakim jesteśmy ludźmi. I o tym chyba ludzie zapominają. Idą właśnie w trendy, w markę, w ubrania. Wszystko jest super, tylko że tutaj gdzie się ta linia umiaru zatarła. Nie ma tego pierwiastku człowieczeństwa i właśnie te dzieci zamiast na święta chcieć po prostu być z rodziną, chcą iPhona. Zamiast na święta chcieć spędzić wspólnie czas, poczuć to ognisko domowe, czekamy na to rozdanie prezentów, kiedy już się podzielimy opłatkiem i pójdziemy do domu, tak? Do swojej oazy spokoju. Zapominamy o sobie nawzajem. Jak to powiedział kiedyś taki znany poeta, spieszmy się kochać ludzi, bo tak szybko odchodzą i rodzimy się głupi, umieramy głupi. I taka jest prawda. Czasami po prostu chyba życie nas wyprzedza. To ja bym chciał Ci też przytoczyć takie no, dosyć brutalne dane, tak naprawdę, które znalazłem na stronie politykazdrowotna.com, że w 2022 roku, czyli rok temu, odnotowano rekordową liczbę, bo ponad 2000 prób samobójczych dzieci i młodzieży. I aż 150 z nich tak naprawdę skończyło się śmiercią tych dzieci. I myślę, że to jest też jakby pokłosie tego, że gdzieś ktoś w pewnym momencie nie zareagował, albo zareagował w nieodpowiedni sposób. Może inaczej. Czasami jest tak, że ludzie reagują, a instytucje, które powinny pomagać i słuchać ludzi, przymykają na pewne rzeczy oko.
To jest taki łańcuszek wiązany, tak? Jeżeli w szwajcarskim zegarku, tak jakby powiedzieć, wysiada jeden element, wysiada cały zegarek. Jeżeli w zegarze z kukułką wysiądzie kukułka, to nie zakuka, tak? Nie będziemy słyszeć tego kuku, kuku. Jeżeli w społeczeństwie i w naszym zegarze, organie coś nawali, nawalają potem wszyscy i wszystko też idzie to takim jakby dominem, tak? Czyli jeżeli czasem to też nie jest wina tylko i wyłącznie ludzi i społeczeństwa, czasami jest tak, że to jest też wina organów przyjmujących różne zgłoszenia. Po prostu bagatelizują sprawę, tak? Zamiatają pewne rzeczy pod dywan, przymykają na pewne rzeczy oko, nie chcą reagować, nie mają czasu, nie wiem, z czym to się wiąże. W każdym bądź razie chodzi o to, że jeżeli obywatel zgłasza, instytucja wyżej powinna reagować i iść dalej, tak? I to musi być mechanizm, to musi być takie koło, które po prostu działa sprawnie. Jeżeli któryś organ zawiedzie i kolejny raz zawiedzie, obywatel wtedy się wycofuje i nie ma ochoty reagować, bo teoretycznie już wie, że to nic nie wniesie, tak? Więc jeżeli to wszystko ma działać, jeżeli dzieci mają się nie zabijać tylko dlatego, że są hejtowane, bo rodzice nie mają wglądu w telefony dzieci, rodzice nie wiedzą, co się dzieje na live'ach, rodzice nie wiedzą, co się dzieje na streamach, rodzice tak naprawdę nie wiedzą nic o życiu dzieci, bo to wszystko jest w świecie telefonów. Jeżeli dzieci wychodzą na dwór, zaraz sąsiadka doniesie. Ktoś zawsze zauważy kogoś, ktoś rozpozna i będzie mógł w stanie powiedzieć rodzicowi, co jego dziecko zrobiło, tak? Jeżeli by coś zrobiło. W internecie niestety ten ślad zostaje, ale zostaje tylko dla osób, które się na tym znają i mogą to wyszukać. A dla zwykłych nas, rodziców, tak, nie jesteśmy w stanie wszystkiego skontrolować. Ba, wszystkich, bo to już nie jest Kasia, Basia i Marysia z podwórka i tam Jacek, Franek czy Mateusz, to jest już dosyć dużo osób, tak? To już jest mega dużo osób. To są osoby dorosłe, są osoby mniejsze, większe, są gimnazjaliści, licealiści. To już wszystko się ze sobą miesza i my nie jesteśmy w stanie wszystkiego upilnować, więc dobrze by było jednak, gdybyśmy wszyscy ze sobą współpracowali pod tym względem, to myślę, że byłoby tego wszystkiego dużo mniej. Mniej. A czy... Więcej prawdy, mniej upiększania. Dokładnie. I raczej... Osoby dorosłe też sobie z tym nie radzą. To nie jest tylko tak, że na przykład osoby, które, tak tu właśnie mówiłaś, przysłowiowo, nie wiem, Mateusz, Franek, Basia, Kasia, czyli tacy przysłowiowi Kowalscy, ale również gwiazdy. Na przykład, czy w Niemczech był taki bramkarz, który się nazywał Robert Enke. I jemu zmarło dziecko. I ten facet przeżywał naprawdę taką tragedię już osobistą. I też mało kto o tym wiedział, że dopadła go depresja. I jadąc gdzieś na mecz, wyszedł, rzucił się pod pociąg. I zginął. W domu znaleźli, z tego co pamiętam, jakiś list pożegnalny. Albo chociażby ten DJ, kompozytor muzyczny Avicii. Była też jedna z ostatnich piosenek, którą nagrał, napisał, była o wymowym tytule SOS. I słowa, które przetłumaczyłem na język polski, to jest dosłownie ta piosenka z wołaniem o pomoc. Pomocy. I powiem tak. Nikt tego tak naprawdę, wiesz, nie zauważył, bo wszyscy myśleli, o, znana osoba, piosenka, to jest kolejny hit. Ale nikt tak naprawdę nie zagłębiał się w tekst tej piosenki, o czym ona mówi. I tak jest też właśnie, wydaje mi się, z przysłowiowymi Kowalskimi. Że dziecko czy osoba dorosła daje jakieś sygnały. Zwróć na mnie uwagę. Zwróć na mnie uwagę, ale każdy tu uznaje, że to jest normalne po prostu. Powiem tak. Jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Czasami jesteśmy tak zapatrzeni w siebie i widzimy tylko swoją jednostkę i tylko swoje ja i swój czubek własnego nosa, że zapominamy o tym, że są jeszcze inni ludzie i zapominamy o tym, że artyści też są ludźmi i też czasami może być tak, że oni wołają po prostu o pomoc, tak? Ukrytym sposobem, tak jak alfabet Morsa, jakiś szyfr, tak? Jakiś kod, halo. Nie każdy jest w stanie w tym ferworze, w tym wszystkim, co teraz się dzieje na świecie, w tej pogoni za pieniędzmi, za byciem najlepszym, za byciem celebrytą, za dążeniem do tego, żeby być medialną osobą, pokazać się gdzieś, zapominamy o tym, że wszystko niesie za sobą jakieś konsekwencje, tak? Jeżeli
jesteśmy na widelcach ludzi, jeżeli jesteśmy codziennie obserwowani, jesteśmy robione mamy zdjęcia, jesteśmy codziennie udzielamy wywiadów, jest taki szał, wszystko jest super ekstra, mamy takie, coś, taką moc w sobie na początku, później człowiek już się po prostu tym męczy, a że już wszedł to dalej. To musi iść i dalej w tym brnie. I czasami jest tak, że właśnie oni tym sposobem próbują powiedzieć swoim przyjaciołom, znajomym, rodzinie, tak? Halo, to jest utwór, który nie jest mój. Przecież znacie mnie jako człowieka, tak? Powinniście mnie znać, tak? Ja codziennie przecież nie chodzę i nie śpiewam, nie rapuję wam, tak? Ja codziennie nie gram na konsoli, tak? Ja codziennie nie chodzę z gitarą. Ja, Wisława Szymborska codziennie nie chodziła i nie mówiła wierszem, tak? Ona też była poznana jako człowiek, też była poznana w ten sposób, że ludzie powinni wiedzieć, że jak robi tak, to znaczy, że jest inaczej. Tak jak matka dziecko swoje zna, tak? Czyli jak dziecko przychodzi ze zbitą, ze spuszczoną głową, to znaczy, że coś odwaliło, tak? No, przepraszam za sformułowanie, coś złego zrobiło, tak? Ale to już jest takie bardzo złe. Jeżeli gdzieś tam się ukrywa pokątem, to znaczy, że coś też jest nie tak. Więc my jako bliscy takich osób, znanych czy też nieznanych, każdego, tak? Każdy ma swoją najlepszą przyjaciółkę, najlepszego przyjaciela, co znacie od podszewki. On tylko spojrzy na ciebie, po prostu już wie, że coś jest nie tak, tak? Powinniśmy też czasami nie patrzeć na to z tej strony i nie bać się tego uczucia, że kurczę, może faktycznie coś jest nie tak, a może się mylę, a może jednak faktycznie mam rację i po prostu reagować. Mieć ten jednak pierwiastek człowieczeństwa i być jednak tym człowiekiem dla ludzi i pamiętać o tym, że jesteśmy ludźmi i każdy powinien traktować siebie i każdego innego z godnością i tak samo, bo nie wiadomo, czy kiedyś ktoś nie będzie właśnie wysyłał takiego SOS, a każdy jest inny. I jeden może wysłać SOS w formie listu, jeden może zadzwonić do jednej osoby i powiedzieć: żegnam cię albo żegnaj, tak? Było miło i dla nas to już powinien być sygnał, że coś jest nie tak. No właśnie, właśnie, a propos tego właśnie piłkarza, też by się by wydawało, że reprezentant Niemiec, facet, który tak naprawdę no, żyje codziennie ze stresem, nie? I w Tak, a końcu, stres najbardziej wyniszcza człowieka. no A dokładnie, to depresja, jest. moim zdaniem, to jest choroba troszeczkę duszy, tak? Naszego wewnętrznego ja. Czy to jest też, wydaje mi się, Więc. choroba XXI wieku? Bo ludzie walczą ze sobą, opozycję, o wszystko walczymy. Przestaliśmy być dla siebie, tylko Człowiekiem. zaczęliśmy po prostu ze sobą rywalizować. Wszyscy. W szkole o piątki. Na lekcjach WF-u o bramki. Każdy chciałby być każdym, ale pytanie w tym wszystkim, gdzie jesteśmy my, czyli ja, tak, jako jednostka, gdzie jesteś ty w tym wszystkim, gdzie zgubiłeś siebie? Im szybciej znajdziemy rozwiązanie na odnalezienie siebie, a najlepiej za dziecka, tym szybciej zrozumiemy swoją wartość i będziemy mogli jakąś wartość potem wnieść. Raczej znaczy, wydaje mi się też, że może to być też problem, znaczy to jest właśnie taki problem społeczny, tylko na przykład w Niemczech mam też no, trochę znajomych i niektórzy na przykład nie boją się mówić, słuchajcie, miałem problem, na przykład musiałem iść do psychologa. Tutaj się nikt z nikogo nie śmieje. Z tego, jak jeszcze w Polsce mieszkałem, tak pamiętam, gdybym ktoś nawet poszedł do takiego psychologa, i powiedziałby w towarzystwie, nawet w cudzysłowie swoich przyjaciół, zostałby wyśmiany. I myślę, że to jest też może jakiś taki szkopuł właśnie tkwi w tym, że ci ludzie też się boją jakby wyśmiania, mówiąc o swoich problemach. Ale to nie jest problem tych, co chodzą do psychologa, bo psycholog jest takim powiernikiem, przyjacielem. Psycholog jest od tego, żeby właśnie ciebie wysłuchać, a zauważyłam, że ludzie za dużo mówią, a przestali słuchać. Za mało widzą, a za dużo chcą zobaczyć, za dużo efektów, tak? Za dużo wymagają, a za mało dają. I tutaj właśnie ta granica gdzieś się zatarła znowu. Że zamiast do koleżanki, do przyjaciółki, do mamy, do babci, tak, do rodziny, do najbliższej ci osoby, przyjść i powiedzieć o swoim problemie, zostać wysłuchanym, ba, zostać zrozumianym, tak, przez tą drugą osobę, czyli tu wchodzi empatia, jesteśmy tak naprawdę skrytykowani, bo
No ty mi się żalisz, a Basia miała tak samo, a sobie poradziła, tak? Jesteśmy cały czas teraz w tym momencie zdani na siebie, tylko na siebie. Rzadko jest tak, że ktoś inny wyciągnie rękę, a jak już wyciągnie, to skoro jesteśmy zdani na siebie i dziesiąta, piąta osoba nie wyciągała, my nie chcemy tej ręki przyjąć, bo myślimy, że to jest oszustwo, tak? Że ktoś chce z nas wykorzystać, nasze słabe strony. Zaczynamy być nieufni, zaczynamy wtedy sami po prostu niszczyć to, co powinno być pielęgnowane, tak? Czyli zaufanie, szacunek, szczery uśmiech, miłe słowo. Czasami wystarczy tylko szczere spojrzenie i uśmiechnięcie się do kogoś, żeby dać znak, że jest okej. Czasami ludzie po prostu są w grupie, a tak naprawdę wszyscy są sami. I to jest smutne w tym wszystkim, że gdzieś się chyba zgubiliśmy, gdzieś zapomnieliśmy. I znowu o tym pierwiastku człowieczeństwa. I czego mamy dzieci uczyć, jak sami o tym zapominamy? Co potem z nich wyrośnie? Kim będą? Jacy będą? Czy będą pomocni, czy po prostu będą szli jak ślepo, z klapkami na oczach? Czyli po prostu musimy sobie po prostu poprzypominać, jak to jest być człowiekiem dla drugiego Jak człowieka. to jest, jak byliśmy kiedyś też dziećmi? Czym się kierowaliśmy? Bo będąc dzieckiem, każdy wtedy był sobą. I znaleźć w sobie ten pierwiastek dziecięcy. Siebie po prostu. Przypomnieć, kim chciałem być, jak miałem 5 lat. Halo, chciałem być strażakiem. Chciałem być policjantem. Chciałam być paniem weterynarz, chciałam być nauczycielem, tak? Ja całe życie chciałam być nauczycielem i chciałam całe życie pracować z dziećmi i całe życie chciałam robić coś dla dzieci albo też dla ludzi, bo ucząc dziecko dajemy mu możliwość pokazania tego czegoś w domu i możliwe, że ucząc dziecko, w cudzysłowie, uczymy czasem też rodzica. To jest taki łącznik nasz. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że nic nie jest złe i wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. I to rodzic i dorośli są od tego, żeby pilnować. Okej, Patrycja, to bardzo dziękuję Tobie za bardzo wartościową rozmowę. Również dziękuję. Zapraszam Państwa na kolejny program Niezwykli Polacy, gdzie będziemy gościć kolejnego niezwykłego Polaka.